Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i odpowiem Ci w tym filmiku na pytanie, czy warto stosować różne tak zwane leki wątrobowe. No, chodzi oczywiście o stosowanie przed badaniami lekarskimi w WOMP, kiedy złapali Cię za jazdę po pijaku, no i musisz spełnić ten smutny obywatelski obowiązek przebadania się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Zacznę od zapytania dziewczyny internauty. Witam. Za miesiąc mój chłopak będzie robił badania wątroby, by ponownie odzyskać prawo jazdy. Zależy mu na pozytywnym wyniku. Od tygodnia nie pije. Wcześniej zdarzało mu się wypić w weekendy. No i chce wspomóc regenerację wątroby, stosując dodatkowo Silimarol, czyli lek na wątrobę. Czy jest sens stosowania tego preparatu? A może wystarczy odpuścić tylko alkohol na miesiąc przed? Czekam na Pana opinię w tej sprawie. Pozdrawiam. No, Silimarol, pamiętam, stosowała moja babcia jako właśnie taki tak zwany lek wątrobowy. No, niestety ona nie piła i do WOMP-u na pewno nie była skierowana. Zacznę Ci tutaj od przeczytania wskazań do stosowania tego preparatu. Są to stany rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby, spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi. No, czynniki toksyczne to, jak wiemy, też jest alkohol, oraz po spożyciu trudnostrawnych pokarmów, wspomagająco w zaburzeniach czynności i przewlekłych stanach zapalnych wątroby. Czyli, jak widzisz, stosowanie w uszkodzeniach alkoholowych wątroby tegoż to Silimarolu ma sens. Ale co ja bym Ci zaproponował? Uzależniłbym w pewien sposób branie tego preparatu od wyników Twojej krwi. Jeżeli poziomy enzymów wątrobowych, czyli aspart, ALAT, GGPT są podwyższone, no to co robisz? Oczywiście totalna abstynencja, ten Silimarol, no i jeszcze wtedy nawet zrób sobie powtórkę GGPT i tych enzymów przed samym badaniem w WOMP-ie. Jeżeli jesteś osobą, która nie chce się kłuć, nie chce badać krwi, no to takie profilaktyczne branie Silimarolu na pewno Ci nie zaszkodzi. Preparat jest ziołowy, objawy niepożądane są rzadkie, oczywiście pamiętaj o abstynencji. No tyle, że pójście bez przebadania się wcześniejszego, no to jest taka zagrywka pokerowa, zagrywka w ciemno, w nadziei, że ten Silimarol i abstynencja no, tą wątrobę Ci zregenerują. Sprawa kolejna, jeżeli masz jednak zamiar pić przed tym badaniem, to wątpię, czy enzymy wątrobowe będą w normie, nawet niezależnie od jakie byś tam leki wątrobowe nie brał, czy ten Silimarol. Reasumując to wszystko zusammen do kupy, w każdym przypadku wskazana jest totalna abstynencja, a Silimarol czy jakiś inny preparat potraktuj po prostu jako wspomożenie przy regeneracji wątroby. Na pewno nie zrobi Ci krzywdy, jest to tam jakiś preparat ziołowy z nasion osteopestu, czy nawet nie wiem co to ten osteopest, ale preparat jest zdecydowanie ziołowy. Natomiast sam Silimarol nie zastąpi Twojej abstynencji przed badaniami, a jego branie i oczywiście jednoczesne popijanie jest oszukiwaniem samego siebie. A samego siebie nie oszukasz, a lekarza WOMP to tym bardziej, jak Ci wyniki wątrobowe wyjdą podwyższone. Na tym kończę. Jeżeli zostałeś złapany za alkohol, to naprawdę zrób wszystko, aby przejść te badania. I oczywiście połącz to ze zmianą Twojego stylu życia. Potraktuj tą sytuację jako sygnał ostrzegawczy. No, przynajmniej ten styl życia zmień w ten sposób, żebyś już więcej nie siadał po alkoholu za kierownicę. No, piwo, wódka, czy tam jakieś inne dziwne trunki są dla ludzi, natomiast niestety nie odnosi się to do jazdy samochodem, czy jakimś innym pojazdem. Natomiast jeżeli miałeś podobne doświadczenia, koniecznie opisz je tutaj pod filmikiem, w komentarzach. Być może wypraktykowałeś jakieś inne leki, czy zioła, czy sposoby domowe, czy z jakiejś innej Bożej apteki. Natomiast jeżeli Ci się wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak Ci rozwiązało jakiś problem, oczywiście udostępnij jej dalej. Tak, abyśmy szerzyli misję bycia trzeźwym i to nie tylko na badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu badanialekarskiekierowców.pl i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego filmu
poprzez link w opisie, który jest do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. O kurde. Włączony? Tak, kosty. To weź go. No wiem, że nie tego nie będzie mi przeszkadzał. Chodź, o jaki zakurzony, brudny Jezus. Dobra.